W grupie kapitałowej PKP Energetyka prawa człowieka są obecne bardzo blisko każdego z nas, każdego dnia są obecne w naszej filozofii. Nasza kultura organizacyjna oparta jest na czterech wartościach: jakości, bezpieczeństwie, zaangażowaniu i efektywności. Ale w naszym DNA bardzo mocno jest zakorzeniona troska o drugiego człowieka, tak aby każdy pracownik po zakończonej pracy mógł wrócić bezpiecznie do swojej rodziny, do swoich bliskich. I oczywiście rozwój biznesu, efektywność, innowacje, to wszystko jak najbardziej, ale zawsze na pierwszym miejscu jest troska o drugiego człowieka, myśl o budowaniu przyjaznego miejsca pracy, co odzwierciedlamy w różnego rodzaju naszych strategiach, działaniach. I jednym z takich działań jest program Misja Zero, który rozpoczęliśmy 4 lata temu, którego celem jest stworzenie w pełni bezwypadkowego miejsca pracy, dążenie do poprawy bezpieczeństwa poprzez działania prewencyjne, budowanie właściwych nawyków, szkolenia. Misja Zero obejmuje wszystkie miejsca w naszej organizacji i codziennie w jej realizacji jest zaangażowanych ponad 500 osób. W codziennej pracy także angażuje pracowników na wszystkich szczeblach, zarówno elektromonterów, brygadzistów, jak i menedżerów. A ta bezpośrednia realizacja pracy to już mamy kilka tysięcy osób. Grupa Kapitałowa dba o bezpieczeństwo także przez działania systemowe, ale największy nacisk, który kładziemy, to jest budowa kultury otwartości. Jednocześnie mówimy, budując systemy etyczne, że bezpieczna firma to etyczna firma. I ja osobiście, jako rzecznik etyki grupy kapitałowej, podkreślam to przy każdej możliwej okazji, że te dwa elementy nie są możliwe do rozłączenia i staram się w ramach przywództwa pokazywać i działać też bezpośrednim zaangażowaniem w ramach jednego z filarów Misji Zero. I kluczowym ogniwem tego budowania otwartości jest tak zwana zasada stop, którą wdrożyliśmy w organizacji. Zasada ta polega na tym, że widzisz zagrożenie, reagujesz. Jeśli jakikolwiek z pracowników widzi zagrożenie, ma poczucie, że swojej pracy nie może wykonać bezpiecznie, ma jakąkolwiek wątpliwość, powinien, a wręcz ma obowiązek powstrzymać się od pracy, przerwać tę pracę, jeżeli ją rozpoczął. I to są działania jak najbardziej promowane. Nigdy pracownik nie zostanie za to ukarany, ponieważ wierzymy w to, że to jest wyrazem najwyższego zaangażowania, zaufania pracowników do naszej organizacji. A prawo człowieka jako ta najwyższa wartość i nasze wspólne zobowiązanie wymaga tego, żeby każdy z nas dołożył swoją cegiełkę do budowania bezpiecznego, przyjaznego miejsca pracy.